No. Cześć wszystkim, witam was w kolejnym filmiku na moim kanale i dzisiaj, moi drodzy, mamy dla was specjalny odcinek. Tak jest, braciszkiem. Z Piotrkiem, z Petersonkiem. To jest mój brat. Dokładnie tak, jestem bratem. I moi drodzy, dzisiaj mamy specjalny odcinek, ponieważ na tym kanale jest nas już 200 tysięcy. Wow, takie wtedy, wow! Moi drodzy, rok temu był dosłownie taki sam odcinek, że ja Julce kupuję po prostu ubrania, dlatego dzisiaj to robimy, bo Julka by to opowiadała z 2 godziny, nie wiem, ona się tak jara tym, ale moi drodzy... Bo nagrywaliśmy taki sam odcinek z Piotrkiem na 10 tysięcy subskrypcji, a teraz nagrywamy taki sam odcinek na 200 tysięcy subskrypcji, także dziękuję każdemu, kto zasubskrybował. Kocham was, naprawdę dziękuję, nie wiem, że to co się dzieje. Gratulacje, Julka. Kocham was, naprawdę, kocham was i cieszę i się, co, ciśniemy po milion. Jest nas tak dużo. Tak. I teraz Piotrkowi wbijamy 200 tysięcy. O, to jeszcze trochę. Bez przedłużania już, moi drodzy, zaczynamy. Piotrek tutaj... Praktycznie ja będę prowadził ten odcinek prawie cały. W sumie racja, bo Piotrek będzie mi wybierał ubrania, kupował mi ubrania. Oczywiście ja mu daję fundusze, żeby nie było. I co? Piotrek jest dosyć modny, więc okay. Myślę, że na pewno bardzo dobrze się spisze. I słuchajcie, wrócimy tutaj, jak Piotrek wszystko będzie miał kupione. Poczekam sobie w Starbucksie. Lecimy, mordy, lecimy. Wrócimy i zrobię taki haul. Otworzę to, nie będę wiedziała, co to jest, przymierzę i zobaczymy, czy mi się spodoba. Także zapraszam was do oglądania, możecie teraz zostawić łapkę w górę, zasubskrybować mnie i Petersonka, wpadajcie też na Instagram orbitka19 i... Petersonek oczywiście, najlepszy Instagram w Polsce. Także bierz kamerę i lecimy. Wow, moi drodzy, teraz ja tutaj przejmuję ten kanał. Nie, ona w ogóle nie powinna być youtuberką. Dobra, moi drodzy, Julka o czymś nie wie, ponieważ ja o tym filmie wiedziałem już wcześniej. Ona mówiła mi, że będzie chciała nagrać to samo, co na 10 tysięcy ze mną. Więc, moi drodzy, przygotowałem się. Julka dała mi fundusz 1000 zł. W sumie nawet nie wiem, czy ona teraz o tym powiedziała. Ale, moi drodzy, tutaj właśnie zamówiłem jej coś, co naprawdę bardzo chciała. O, tak wam pokażę. Tam są dane, więc nie, ale jest paczuszka właśnie od Zalando. Jak widzicie, i w niej jest kurteczka z The North Face'a, więc myślę, że będzie naprawdę zaskoczona. Czyli w sklepie w zasadzie zostało nam do kupienia praktycznie spodnie tylko i tej kurtki raczej się nie spodziewa, może jeszcze coś pod kurtkę, ale jak wiadomo, kurtka North Face'a jest dosyć droga, więc no, zobaczymy, jak to jeszcze ogarnę, ale na pewno ona o tym nie wie i się nie spodziewa, więc będzie kozacko. Moi drodzy, my jesteśmy już w sklepie właśnie z Julką, jak widzicie. Hejka, ja idę sobie teraz do Starbucksa, bo jest halloweenowy napój jakiś nowy. No, a ja w tym czasie będę wybierał ciuszki. Na początku pójdę sobie do H&M-a chyba. Tam wszystko zresztą... kupisz, bo to mój ulubiony sklep. Ja tylko tam kupuję ubrania, no to widzicie, więc... jak idealnie sobie wybrałem. To co, lecimy. Ja się jaram, jestem zła, że czymś to spodobało. Mnie coś złego wybiorę i będzie śmieszne. Zawsze można... No ale dobra, lecimy. Dobra, patrzcie, mam wybraną bluzę i spodnie. Kurde, elegancko. Ficik piękny, naprawdę. Moi drodzy, jest torebeczka, pięknie kupione wszystko. Tutaj jest taka bluza, która będzie pasowała Julce do Easy i tutaj czarne spodenki będą pasowały do tej kurtki The North Face'a, której jeszcze wam nie pokazywałem, ale wam o niej mówiłem, więc myślę, że będzie sztosik, pięknie i lecimy do Julki teraz. Patrzcie na to. Halloweenowe, dark frappuccino, w ogóle mega fajne, czarne, z taką bitą śmietanką. Piotrkowi wzięłam karmelowe frappuccino i trochę mu dopiłam, bo jest pyszne, a no to trochę dłużej czeka, ale mega fajne. Przyszło mi właśnie na aplikacji, że takie coś jest i sobie zamówiłam, mi zrobili i jestem jeszcze ciekawa, jak to będzie smakowało. Dobrze, bardzo. Patrz to. Widzę, że no, ja się zachwycam tym. Ale co? Widzę, że mi też działaś. No to myślałam karmelowe, bo
obawiam się, że to ci może nie smakować, bo ty masz takie, wiesz... Czarne mówię. No właśnie, stosik, nie? Jestem ciekawa, jak to będzie smakowało. Nagrywamy na dwie. A i to ma jakiś smak, to mi coś przypomina, ale nie wiem co. A to ma jakiś smak. Mogę spróbować? Nie mam pojęcia, jak to smakuje. Jakieś cytryny? Jakieś owocowe? To jest chyba szyk jakiś owocowy. Ale fajnie wygląda. Siemanko, siemanko, proszę bardzo. Bardzo. Widzę, że akurat nagrywałaś. O, ja się zakręcam. Ale sztos, widzę, że mi też wzięłaś. Jakie czarne w ogóle. No właśnie, sztosik, nie? Jestem ciekawa, jak to będzie smakowało. Nagrywamy na dwie kamery, telefon. Kupiłam no frustrujące rzeczy, jesteśmy już w domu, nie mów nic, pani Wrócili. To jest mój film. Moi drodzy, tutaj mamy, kupiłem ci porówce ze Starbucksa, bo wiem, że lubisz trochę. No, teraz sobie. Weź to załóż, teraz zobaczymy, jak kwituje. Ej! Pokażę Tessa, paski, no właśnie myślałem o tym. Fajnie, nie? Fajnie wygląda. Kolejne. Ale w ogóle ogromna paczucha. Zobaczysz jeszcze. Jeszcze kolejne opakowanie na rurkę będzie. Tutaj mamy taką bluzę. Będzie ci pasowała do spodni i do Easy 500. Ej, ty, faktycznie, no. Porównajmy sobie, tylko no już są trochę brudne. Czy znaczy, no, gdyby nie to, no w sumie trochę, no. Troszeczkę brudne. Ej, ale no taki kremowy. Ty, ale no, identyczny kolor. No i teraz jeszcze, no, moi drodzy. Ale mi się wydaje, że ty trochę wzięłeś chyba przykład z tego, co ja noszę teraz, czyli że bluza, pasek. Nie. Pasek? Spodnie. No spodnie, bo teraz bo, a co, a fit to z czego się składa? No w sumie to, ale bluza i spodnie to jest moje takie typowe. W sumie to jest taka bardziej koszuleczka. O, czarne. I takie joggerki. Ojo, ojo, spójrzcie na to. Ja zawsze takie chciałam. Z właśnie z taką tą, taką kieszonką. Ej, ta kieszonka się otwiera. Te spodnie są mega, oby były dobre, jak to jest rozmiar. 36, no ja tak na przykład. I teraz możesz się przebrać swój fit, kochany. I dawaj. To ja wyjdę. Słuchajcie, patrzę teraz właśnie na siebie w lustrze i zakochałam się w tych spodniach. Ja sobie takich spodni nie potrafiłam. Ja sobie takich spodni nie potrafiłam kupić. Można to jakoś zdać na dół, bo chcę im pokazać tylko, że niestety w pasie są one ogromne. Patrzcie, są tutaj mega ogromne, ale ubiorę pasek. Bo tak to one, ubiorę pasek. Czekajcie, ubiorę pasek do mnie. Ubiorę pasek. Czekajcie, ubiorę pasek. Bo, no tak jak widzieliście, naprawdę są spore, ale dziwne, bo tutaj w nogach układają się idealnie według mnie. Teraz już jest lepiej, już nie odstają. Ale chyba się maszczą trochę, co? Powiem wam, że naprawdę sztos spodnie mega się układają. Są strasznie obcisłe właśnie tutaj na nogach. W pasie są luźne, na tyłku też są strasznie obcisłe, tak mi tyłek opinają. Ale chyba nie pękną, co? Dziwnie. Chyba nie pękną, ale co? Nie ładnie. Ale bardzo ładnie się układają. Bluza. Jeszcze easy jakbyś ubrała, no jest git, jest bluza git. Taka zwykła, ale no ładnie. Moi drodzy, to nie jest wszystko, Julka. Mam dla ciebie jeszcze jedną rzecz, o której nawet nie wiesz. Tak? Straciłaś sobie przez to troszeczkę pieniędzy, ale chyba chciałaś to. No tak, bo to bo jest zima, wiesz co? Bo właśnie miałam cię pytać, gdzie reszta rzecz. Jaka jest ta? Ej, ale fajna ta bluza jest w sumie. Jeszcze ją sobie tutaj tak... zrobię. Patrz, o, ja kocham tak robić. Zalando! O, zamówiłem, jeszcze przygotowałem wcześniej do tego Jezu, filmu. Jezu, ja kocham Zalando. Co tam jest? No jako, że jest zima, jest zimno. No. A chciałaś w sumie tą rzecz. No, 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 pokazuj to, no. O, Jezus Maria! Nawet tego nie wiecie, ale ja strasznie chciałam tą kurtkę. To była moja wymarzona kurtka. I ostatnio ci nawet wysyłałam skina, czy fajna. Tych kurtek z The North Face'a. Strasznie mi się, że nie kupisz jej. Strasznie mi się te kurtki. Bo ty tak potrafisz czasami nic nie mówić. No, ogólnie to strasznie chciałam kupić sobie samą tą kurtkę. Ale jakoś tak mi szkoda było, ciężko mi było ją samej sobie domówić. Ale ja, to jest chyba najlepszy odcinek i najlepsza rzecz wszechczasów. Nic już tego, słuchajcie, nie pobije. Nie pobije, no. Na pewno mam o to lecieć, bo nic tego nie pobije już. Ciekawe, czy dobra. Ale teraz to ja mam takie, że...
że co jest grane. Kubek jest. Ale nie widzę siebie dokładnie, bo w kamerze serio strasznie słabo się widzę. Ogólnie to ma przepiękny wzór, bo mi się strasznie podobała kurtka taka w kropeczki. I ta strasznie była moja wymarzona. O, tutaj tak twoje pieniążki. Dziękuję ci. Mówiłam wam, że Piotrek jest stylowy. Moja ulubiona kurtka. To jest moja ulubiona kurtka. Moi drodzy. Sztop. Sztop. O. O kurde, no najlepsza kurtka na świecie. Wiadomo. No wymarzona. No. Tylko mnie wkurzało, że te kurtki nie mają kaptura, ale i tak... No i tak są przepiękne. I jest no, taka mega... Dotknij ją w ogóle, dotknij tu, dotknij tu. No jest taka mega puchowa, no. Mega taka puszkowa. No to martwe. Jak wiadomo. Więc dziękujemy za oglądanie, moi drodzy, tego odcinka, był naprawdę mega. Także morki, pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę, o kanale Petersonek, o subskrybowaniu kanału i o komentowaniu. Jeżeli mogę przerwać jeszcze, dodać coś od siebie, to chciałabym... co ja chciałabym? No właśnie, jak tam? jak tam u was? Nie, słuchajcie, chciałam się was zapytać, jak wam się ta stylizacja podobała. Dawajcie znać pod postem, który będzie specjalnie do tego filmiku, bo niestety komentarze są nadal wyłączone, zablokowane. A jak tam? Możecie też mi pisać na Instagramie Bitka19 lub Petersonek. Petersonek. I co? Jeżeli chcecie więcej takich filmików, że ktoś wybiera mi stylizację, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Ile tysięcy łapek w górę i kolejny odcinek? Ile tysięcy łapek w górę, tyle kolejnych odcinków. Pozdrawiam. Przegięłaś. 10 tysięcy łapek w górę. 8 tysięcy łapek w górę i kolejny filmik. Dokładnie. Także zostawiajcie łapeczki koniecznie, moi drodzy. Ja jestem zakochana w tych rzeczach, te spodnie są... Mega, kurtka, spodnie, mordo. Bluza też mega w moim stylu, taki kolor jest przepiękny właśnie do tych Yeezy. Tutaj, o, ładnie to wygląda. Ja taki kolor, bardzo. Aha, bo specjalnie, żeby się dopasować do mnie. Ta, i teraz możemy fotografować na Instagram. I raz, dwa, trzy sesja. Raz, dwa, trzy sesja. Raz, dwa, trzy wybieg. Dobra, trąba lecimy wybieg, raz, dwa, trzy. Dobra, trąba lecimy, raz, dwa, trzy. Dobra, moi drodzy. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, powrót trochę do starych czasów to był. Dziękujemy wam bardzo za oglądanie. Do następnych filmików. Buziaczki. Pa!